kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dawno mnie nie było, ale miałam trochę perypetii zdrowotnych, słuchajcie, z zębami i no i tak się to wszystko w pracy też nawarstwiło, ale dzisiaj przychodzę z filmem o nowościach, słuchajcie, takich nowościach, których nie dużo zakupiłam, ale one przychodzą stopniowo, więc będą te odcinki się tu ukazywały. Nadal będzie ten odcinek o nowościach utrzymany w takiej właśnie bardzo sympatycznej atmosferze, bo będę mówiła tu o pewnej firmie, która jest bardzo znana i która wypuściła takie małe, słodkie rzeczy, także zostańcie ze mną i na pewno poznacie nowe tu zapachy właśnie z tej serii. Mówiłam tu w intro, kochani, dzisiejszy odcinek będzie taki słodki, przyjemny i o perfumach, a mianowicie chciałam zamówić więcej, ale nie udało mi się, nie mogę ich dostać tam, gdzie chciałam je zakupić, bo one ogólnie są dość dobrze dostępne, a mianowicie o nowych zapachach, a tu będę mówiła o zapachach Clinique My Happy. Jak wiecie, Clinique w ogóle ma pewne, ja wiem, że to jest Clinique, kojarzy nam się głównie tutaj z firmą, która jest na młodszej audiencji, tutaj dla osób młodszych. Dostarcza oczywiście skincare i także fajny taki make-up, który ma benefitować też i mieć tutaj takie właściwości mega pielęgnacyjne. Ja nie jestem dużą zwolenniczką Clinique. I to nie dlatego, że pracuję dla innej marki, bo Clinique należy do Estée Lauder wewnętrznie. Jest taką młodszą siostrą. Natomiast słuchajcie, ja pamiętam, że bardzo lubiłam zapachy Clinique Happy. Było kilka odmian. Bloom, który najbardziej chyba lubiłam. One były bardzo rześkie, cytrusowe i miały na zadanie wprowadzić nas w taki bardzo cudowny nastrój, pełen radości, właśnie takiej, bym powiedziała, wewnętrznej radości, zewnętrznej, cieszenie się tym, do czego dotykamy, co nas czeka i co generalnie nas otacza, czyli do całej tutaj, do całego otoczenia. I słuchajcie, ja zauważyłam tak przez przypadek trochę, bo się nie interesowałam, jakoś mi się przyjadły te zapachy Clinique i oczywiście gustowałam w trochę innych i nadal gustuję, też miałam do czynienia z niszowymi zapachami, no ale tu wpadły mi w rękę właśnie te miniaturki cudowne Clinique, które się nazywają My Happy. Jest to te zapachy, ja nie wiem jak to się stało, że ja przeoczyłam, ale one były lansowane w 2021. To są dosłownie takie miniatury, może nie miniatury, bo to jest travel size, taki 15 zapach, jest to jakby zestaw chyba 6 buteleczek. Ja nie udało mi się dostać wszystkich, no ale czekam na specjalną promocję, być może mi się uda. Są to zapachy, które można layerować, czyli konkretnie tutaj kombinować ze swoim własnym zapachem, ale słuchajcie, one są tak przecudne. Ja Wam przedstawię dzisiaj 2, które do mnie dotarły. I mam nadzieję, że uda mi się kupić wszystkie, bo one mają coś w sobie i przywołują właśnie taki sentyment, takie wspomnienia, taką radość, taką wewnętrzną jakąś właśnie otuchę i taki kaszmirowy szal, ja bym powiedziała, który nas zawsze otacza, do którego fajnie się przytulić i fajnie wrócić, więc to są takie zapachy i takie było w sumie założenie, ale powiem Wam, że te buteleczki są prześliczne, po prostu tak prześliczne, że zaraz Wam przedstawię 2 pokrótce jakby dotkniemy tutaj tego tematu, tego szczęścia właśnie. Ja, jak mówię, dostałam 2, tutaj mam ochotę jeszcze na 2 inne, o których zaraz wspomnę. Indigo Mist and Coco and Cashmere, słuchajcie, to są wody Eau de Parfum, czyli wody perfumowane, 15 ml i zacznę może od Clinique. Zobaczcie, jakie one są prześliczne. W różnych kolorach, takich zielonych, cytrusowych, niebieskich, właśnie fioletowych. Ten zapach jest Coco and Cashmere. Słuchajcie, ja go nieśmiało spróbowałam w sklepie. Natomiast jest tu też taka wersja Baby Bouquet. Bardzo mandarynkowa, bardzo mi się podoba i chciałabym dostać. Jest też Lily of the Beach. Bardzo taki solarny, bardzo słoneczny zapach. Też bym chciała go dostać. Pony Picnic, który chyba mi się najmniej podobał, Cookies and Kisses, a ja mam tutaj w ręku Coco and Cashmere i słuchajcie,
On jest bardzo ciekawym zapachem. Słuchajcie, ja Wam pokażę, jak to wygląda na stronie Klinika. Czyli jest ten ciepły sweterek, jest tutaj czekolada z marshmallow, taki właśnie, jak ja to tu mówię, kukuning, czyli taki otulający, piękny zapach. Ja sobie wejdę właśnie i doczytam jeszcze, o co im chodzi, bo starałam się jakby mieć na uwadze swoje pierwsze wrażenie. Bardzo mi się podoba ta buteleczka, one są bardzo takie pod rękę, możemy sobie właśnie ze sobą siąść. No i zaraz powącham z Wami właśnie ten zapach, który jest, przypomina mi trochę Amber Musk z Erin, ale on jest przesłodki, taki właśnie słodki, trochę ciastkowaty. Zaraz sobie sprawdzę, co jest w głównej nucie, one pewnie nie są bardzo wyrafinowane, ale ktoś napisał, że pachnie jak właśnie taki otulający kaszmirowy szal, czy jak ktoś daje Ci takie wsparcie, czyli smell like a hug. I ma być to taki właśnie zapach, który tryguje taką bezpieczeństwo, taki komfort jakby otoczenia. Gdzieś tam ktoś gotuje, czy nawet piecze ciasteczka, ja bym może tak powiedziała. I jest tutaj kakaowy niuans, waniliowy i piżmowy. Nazwany jest, że jest to trochę orientalny taki zapach. Do lajerowania można, bo tak jak tu Klinik określił, nie ma żadnych reguł, możesz używać one co, czyli właśnie prosto z buteleczki, albo po prostu zakolekcjonować, mieć kolekcję tych zapachów i używać je razem. Słuchajcie, jest tu jeszcze pink pepper, co jest bardzo ważne, bo jest różowy pieprzyc, trochę jaśminu, ja go nie czuję, i takiego miodowego, dlatego nam się to kojarzy z takimi wiktuałami, typu właśnie pieczemy ciastka w kuchni. Jest bardzo comforting, to jest takie słowo, czyli bardzo komfortowy, bardzo ciepły, bardzo otulający. Jest gdzieś właśnie ten aspekt takiego jedzonka i właśnie gourmand, czyli gdzieś tam ktoś piecze te ciastka. Ja sobie psiknę tutaj na rękę. Jest on lekki na początku, lekki, gdzieś dochodzi właśnie ten kakaowy niuans, co mi się bardzo podoba, bo każdy lubi kakao i on daje od razu takie endorfiny i pobudzenie takie, że czujemy się bardzo szczęśliwe. I takie założenie w ogóle zapachów happy, ale jest też taki właśnie ciasteczkowy, gdzieś tam biszkoptowy, ten niuans bardzo mi się podoba. Ja na pewno będę po niego sięgała, czy na wieczory, czy słuchajcie, bardzo mi się by podobał na taką wczesną jesień. Wspaniały zapach, naprawdę nie pomyślałabym, że o Kliniku coś takiego powiem. Następnym zapachem, który ja mam, jest niebieściutki, taki niebiański, błękitny zapach, który się nazywa Indigo Mist, i powiem Wam, że bardzo mi się podoba, jak oni go tu lansują, czyli oczywiście te niezapominajki, jest gdzieś tutaj liście fijołka, są, słuchajcie, zielone nuty, i znowu jest to taki zapach bardzo soczysty, bardzo bym powiedziała cytrusowy, bardzo kwiatowy. Ja go określam troszkę tak cytrusowy, bo nie jest taki odświeżający bardzo. I to wszyscy uważają, że jest to świeży bukiet kwiatów, który ma, słuchajcie, nawet korzeń oris, czyli taki trochę korzenny, ale ja go nie czuję. Liście fijołka, oczywiście niezapominajki, melon, i uważany jest za taki bardzo playful i też charyzmatyczny, czyli gdzieś ma tą swoją drapieżną nutę. Ja sobie psiknę, tak z Wami na wizji. Tak, jest taki bardzo świeży, jakby trochę skoszona trawa na początku. Ja sobie tu psiknę, nie czuję za bardzo tego fijołka. Bardziej bym powiedziała właśnie taka cały czas skoszona trawa, i to właściwie jest opis tego zapachu, że tak jakbyśmy biegli przez właśnie taką skąpaną w deszczu łąkę. Być może tak, no ja bym powiedziała rzeczywiście taki bardzo świeży, bardzo soczysty, ale gdzieś jest ta też czystość i taka niebiańskość właśnie, gdzie biegniemy przez taką zroszoną trawę, zroszone pole. Tak, jak najbardziej. Udało mi się to na pewno jakby odwzorcować.
Mniej czuję właśnie tego fijołka, bardziej polegam właśnie na tym fijołku, ale może on gdzieś zaraz wyjdzie, bo to jest woda parfumowana, więc oczywiście nie jest to takie delikatne stężenie. Powiedzcie mi, co podobają Wam się te buteleczki, jak oceniacie? Naprawdę są takie gra kolorów, która też daje nam takie odetchnięcie, taką radość i właśnie chcemy wybrać to, co nam w danym momencie się podoba. Tak jak powiedziałam, ja bym bardzo chciała jeszcze, one są tylko w 15, jeżeli macie takie zapytanie, one tylko 15 ml, bardzo bym chciała jeszcze, słuchajcie, dostać ten Lily of Beach, ale myślę, że on w związku z tym, że jest tam kokonat, to będzie podobny jak mój ulubiony Bronze Goddess. Pełni piknik, taka jakby oda do właśnie peonii. No i jeszcze ja wąchałam ten Cookie and Kisses, taki cynamonowy, troszkę waniliowy z orzechami. Mam na niego ochotę też, zwłaszcza myślę, że się będzie bardzo podobał na takie babie lato, czy właśnie na początkującą taką jesienną aurę. To właśnie to, co chciałam Wam pokazać dzisiaj, takie moje nowe natchnienie dla osób, które chcą być szczęśliwe, lubią takie zapachy, które właśnie odzwierciedlają nasz mood, czyli nasz nastrój, wpływają, bo wszystkie, nie łudźmy się, wszystkie perfumy jakoś wpływają. Ja mam ochotę zrobić taki odcinek, słuchajcie, o zapachach, które przywołują takie wspomnienia, bo ja mam takie zapachy, że jak tylko wącham ten zapach, to mam gdzieś tam w głowie, od razu triggeruje i otwiera się takie wspomnienie kiedyś skądś, także myślę, że fajny by był odcinek i chcę taki zrobić. Na dzisiaj słuchajcie to wszystko, przyjrzyjcie się tym zapachom Clinique, jeżeli ktoś ma, powiedzcie mi, co o nich myślicie. Mi się osobiście bardzo podobają i fajny pomysł i tak jakoś przeoczyłam, ale dobrze, że w końcu w tym 2022 natknęłam się na te zapachy. I do zobaczenia, życzę Wam miłego tygodnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, słuchajcie, uderzajcie w ten guzik, subskrybuj, żeby też miała też taką motywację, że czekacie na mnie i ten film tam jest. Dla Was już czeka oczywiście lajkowania. Niemiło mi się czyta też tak dotknę delikatnie te takie hejterskie komenty, no ale rozumiem, że muszą gdzieś tam być i ludzie muszą się czasem wysłowić tak niemiło. No ale to zostawiam czasem niedotknięte, bo nie chcę się wdawać w żadne pogadanki i myślę, że szkoda na to prąd. Do zobaczenia w następnym odcinku i pa. Lubią wiedzieć, co mam na ustach. Słuchajcie, kupiłam taką nowość, ona nie jest nowość, ale kupiłam w dobrej cenie, z Too Faced, ja lubię Too Faced, wiecie, Peach Bloom, taki kolor Blossoming Lip and Cheek Tint. Ja nie użyłam na tu kości policzkowe, ale użyłam taki fajny tint właśnie na usta i on właśnie pod wpływem temperatury zmienia tak trochę kolor, ale pachnie jak ława i tak smakuje jak ława.